Nie wierzę, ale łódź wygląda na całą. Powinienem wiedzieć, że gdzieś tkwi haczyk. Wiosło jest złamane. Takie połamane wiosło jest nieco za krótkie. Jest to turbo mega giga super ultra szybko schnący klej plus. Ta przynajmniej w odróżnieniu od budżetu ma dno. Znam lepsze. To nie Katarynka, no i nie ma wiadra. Echo, echo, kto tam jest? Kto tam jest? Nie powtarzaj po mnie. Nie powtarzaj po mnie. Albo wrzucę ci tam jakiegoś kamola. Albo wrzucę... Echo. Jesteś tam jeszcze? Echo. Miodzie. Dziebko gęsta. Trawka. Jeszcze dzieci będą patrzeć. Piękny okaz. Nie mogę dosięgnąć. Jest szybka i zwinna. Ej ty, możesz mi z łaski swoje podać ten orzech leżący obok? Dasz mi ten orzech, czy nie? W porządku, wystarczy. Teraz dostaniesz, na co zasłużyłaś. Będę cię wyzywał tak długo, aż dasz mi ten orzech. Ty brzydka wiewiórko, ty. Nie wiesz, że noszenie futra nie jest politycznie poprawne? Dzięki. Jest szybka i zwinna. Ździebko gęsta. Nie znajdę orzecha od tak sobie. W środku jest mnóstwo sad. Nie jestem świętym Mikołajem. Wygląda zupełnie jak okno. Nie potrzebuję tego. Każdy ma jakiegoś bzika. Nie potrzebuję tego. To kolejne plastikowe imitacje. Nie potrzebuję plastikowych imitacji. Nie wiem dlaczego, ale kojarzy mi się z pewnym facetem z Teksasu, którego kiedyś spotkałem. Jest w dobrym stanie, ale nie ma paliwa. To raczej nic nie da. W środku nie ma nic ciekawego. Co za urocza dziurka. Nie ma powodu, żeby coś z tym próbować robić. Obok takich rzeczy boję się nawet oddychać. Boję się nosić tak delikatne rzeczy. Fuj. Ludzie zostawiają jedzenie w niewiarygodnych miejscach. Zapach zupełnie jak w moim pokoju. Miodzio. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. A ten jest chyba nowy, nie? W środku nie ma nic ciekawego. Nie jestem pewien, ale ono powinno być chyba po drugiej stronie. Nie muszę go otwierać. Ostro się stara, ale jest za słaby, by dorzucić piłkę wystarczająco wysoko. Ostro się stara, ale jest za słaby, by dorzucić piłkę wystarczająco wysoko. Siemanko.
Cześć. Jestem Marek, a ty jak masz na imię? Jak mam na imię? Nie wiem, to ty powiedz jak. Jak? Nie mów jak, tylko powiedz swoje imię. Swoje imię? Rany, jak na ciebie woła tata? Synku. No tak, a inni ludzie? A inni ludzie nie. A jak na ciebie wołają inni ludzie? Chłopczyku. Słuchaj no mały, co ty próbujesz zrobić z tą piłką? No dziadek powiedział, że weźmie mnie do zoo, jak trafię do kosza. Wydaje mi się, że powinieneś rzucać piłkę trochę wyżej. Tak wiem. No więc? No więc co? No więc czemu tego nie robisz? To chyba coś z moimi oczami. Powinieneś nosić okulary? Nie, a dlaczego? A może po prostu jesteś zbyt słaby, aby dorzucić piłkę wystarczająco wysoko? Na pewno nie. Ej, mały, mam wspaniały pomysł. Tak? Idź do dziadka i powiedz mu, że trafiłeś. Mam skłamać? No, tylko trochę. Nigdy nie kłamię. Nigdy? Nigdy. Dobra, dziecko. Założę się, że w środku jest kupa użytecznych rzeczy. Jest zatrzaśnięty. Nie są zablokowane. Miodzio. Ciekawe, do czego to służy. Harmonijka dla ubogich. Założę się, że w środku jest kupa użytecznych rzeczy. Chyba nie jest zamknięta na klucz. Ponoć niektórzy tego używają. Wow, w środku jest podnośnik. Ekstra. Chyba można mu zawierzyć. W skrzynce jest coś jeszcze. To klucz francuski. Miodzio. Zawsze lubiłem straszyć czymś takim ludzi z drugiej strony drzwi. Zepsuty. Miodzio. Przypomina emerytowanego wilka morskiego. Dzień dobry panu. I tobie także, mój chłopcze. Na imię mam Marek, proszę pana. Wspaniale, co cię tu sprowadza? Tylko podziwiam pański fotel. Fajny. Fajny i całkiem komfortowy. I duży. Wolę dwuosobowy. Zna pan może chłopca bawiącego się na zewnątrz piłką? Oczywiście, to mój wnuk. Fajny dzieciak. Fajny i mądry. Fajny i mały. Urośnie. I zostanie sławnym graczem w kosza? Mam nadzieję, że nie. To niech mu pan powie, żeby przestał. Później? Może? Teraz muszę trochę odpocząć. Ma pan zamiar przesiedzieć tu cały dzień? Mam nadzieję. Cały ten piękny dzionek? Mam nadzieję. Nie interesuje pana świat zewnętrzny? Nie za bardzo. A to dlaczego? Nie przepadam za nowościami. Ale... Jak to mówią, najlepsze wiadomości to brak wiadomości. Ale ludzie muszą wiedzieć o postępie i w ogóle. Nawet nie będę się trudził, by zapytać dlaczego. Racja. Co nowego? Mam nadzieję, że nic. Rany, ona jest chyba na dinozaury. Mogę pożyczyć tę strzelbę? Nie. Proszę. Młodzieńcze, ta broń jest bardzo stara, niebezpieczna. A ja jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Rozumiesz? Ale będę... Nie. Na szczęście baterie czynią go przenośnym. Mogę pożyczyć wiatraczek? O nie, dzięki niemu jakoś znoszę takie dni jak ten. O kulka, trochę ich jest. Mogę przeszukać sobie szuflady? Tak. Tak? Och, zapomniałem ci powiedzieć, że są puste. Tylko w prawej górnej leży chusteczka. Możesz sobie ją wziąć, nie potrzebuję jej. Cóż, dziękuję. Jest pan bardzo uprzejmy. Tylko sobie nie pomyśl, że możesz wziąć cokolwiek innego. Oczywiście, nawet o tym nie marzę.
Właściciel musiał mieć tak duży nos, że na jego umycie zużywał całe mydło. Powoduje u mnie mieszane uczucia, przypomina mi o szkole. Niezła jak na metalową rurę. Ty, mikro, to niesamowite. Co znowu? Pomyślisz, że to żart, ale z jeziora wyłania się jakaś ręka z mieczem. Dobra, popatrzę, ale nie myśl sobie, że mnie nabrałeś. Ona się pojawia co roku. Może tym razem przyniesie mi szczęście w koszykówce. A? Ale dziadku, obiecałeś. Bye bye. Na szczęście baterie czynią go przenośny. Odświeżający. Lufa jak trąbka. Czarujący. Nie chciałbym, żeby moi przodkowie wisieli jak jakieś trofea. Nieco nieprzemyślane. Tak wysoko to nikt nie podskoczy. Jak w domciu. Nie jestem zmęczony. Ciekawe, czy kury latają. Podejdź na dziecinko. Pierwszy test oblany. To chyba kura je upuściła. Trochę puszu i zostanę wodzem. Wsianko zawsze wzbudza we mnie ciepłe uczucia. Są bardzo stare, bez wielu zębów i nieco rozregulowane. Dobrze, że zawsze cisnąłem mamę o spodnie z dużymi kieszeniami, he? Bardzo niebezpieczne narzędzie. Są bezużyteczne, bo odstępy między drutami są za duże. Jest tak tępy, że nie mógłbym nim przeciąć nawet masła. W środku musi być coś metalowego. Widzę, jak się błyszczy. A mówią, że nie można znaleźć igły w stogu siana. Całkiem duża jak na igłę. Jest bardzo nerwowa. W środku jest mysia dziura. Dom i spiżarnia w jednym. Skrajnie nieprzyjazne. Mógłbym spróbować odstraszyć te ptaki samemu, gdybym nie oglądał tego filmu Hitchcocka, kiedy miałem 5 lat. Moja mama nie powinna była mi pozwolić. Teraz znoszę jajo nawet, gdy widzę gołębie. Ta, mnie też zadziwia. Te wrony na pewno mnie zabiją. Pasowałyby na mnie idealnie. Te wrony na pewno mnie zabiją. Obawiam się, że trochę za trudno złapać sobie mysz od tak po prostu. I co to byłoby za wyzwanie?
Chłopie, ta mysz to ma nerwy. Chodź tutaj, mam coś specjalnego dla ciebie. Myszka wpadła w pułapkę. Ojej! Słuchajcie, wrony, macie stąd spadać, ale już! Albo będę strzelał. Z prawdziwej broni. Zdaje się. Ostatnia szansa? Sorry, koleś, ale potrzebuję twoich okularków. Dzień dobry. Dlaczego pan tu stoi? To kwestia grawitacji. Niesamowicie śmieszny dowcip, jak na żołnierza. Nie jestem żołnierzem, choć kiedyś starałem się nim zostać. Nie zdałem testu na Intel fizycznego. Kazali mi strzelić wrzuconą monetę podczas skoku z drzewa na konia. No, kiepska sprawa. Oddziały specjalne to nie bułka z masłem, no wiesz. Szkoda, że się nie udało. Nie trafiłem w konia. Skąd ja znam ten głos? Ach, te firmy software'owe i ich niski budżet. Wygląda jak przebrany pastuszek. Więc... Chcesz usłyszeć śmieszną odpowiedź? To odpuść pan sobie. No dobra, ale wiesz, tu w okolicy nie masz za wiele rozrywki. Czasami lubię sobie trochę pożartować. Więc... Pilnuję tej posesji. Wow, a to niespodzianka. I mam rozkaz zabić kogokolwiek, kto będzie chciał wejść. A co z właścicielem? On to nie ktokolwiek, no nie? To chyba nie pozwoli pan mi wejść. Bingo. Nawet jak poproszę? Bez szans, dzieciaku. Proszę. Zapomnij, mam serce z kamienia. Jaki mózg? Nie łapię. Nieważne. Jak mógłbym panu zmiękczyć serce? Nie dasz rad, jestem prawdziwym twardzielem. Ale podejdź no, mam dla ciebie coś na pocieszenie. Dzięki, co to jest? Ciastko z czekolady. Mój pracodawca dał mi kilka takich na podwieczorek. To on jest w domu? Pan Ciągwa? Tak, a dlaczego? Ach nic, Ciągwa. Chyba... Musiałeś. Robi dużą forsę, wiesz, zwłaszcza ostatnio. Tak? Ale nie wiem jak. Może ma coś wspólnego z tym postrzelonym profesorkiem, który wpadł tu pewnego dnia. A, wydaje ci się, że jesteś cwany, co? Jesteś szpiegiem? Hej, ze mnie normalny gość. Nie chcesz mówić? Nie mów. Pan Ciągwa kazał mi uważać na szpiegów. Czy ja wyglądam na szpiega? I zabijać ich bez pytania. Ej, spoko. A ja nie zabiłem już nikogo od bardzo dawna. To oto ciasteczko, no nie? Chcesz się z powrotem? Nie ma sprawy. Sorry, trochę mnie poniosło. Rozumiem, gorąco tutaj. Wygląda jak przebrany pastuszek. Wesołe słoneczko. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. Jakieś dwa zwierzaczki musiały się kiedyś ciężko pomylić. Panie strażniku, ja... Posłuchaj, chłopcze, szpieg czy nie szpieg, to nie jest pytanie. I tak nie wejdziesz bez względu na to, czy chcesz sobie pozwiedzać, coś ukraść, pogadać z właścicielem. Nie zmusisz mnie do gadania. Jeszcze jedna próba i zrobię kilka autostrad dla robaków w twoim ciele. KPW? KPW. To opakowanie z jakiegoś cukierka, czy coś? Fajne napisy, zwłaszcza ten, ciasteczko miłości. Jest narysowane serduszko, jakie to słodkie. Jest to okrągłe czekoladowe ciastko. Wspaniały prezent. Może zmieni mnie w kogoś nadzwyczajnego.
Teraz mogę podbić każde jezioro. Uwaga, wodo, oto nadchodzę. Takim ciastkiem nikogo nie zainteresuję. Jest to okrągłe czekoladowe ciastko. Wspaniały prezent. Fajne napisy, zwłaszcza ten, ciasteczko miłości. Jest narysowane serduszko. Jakie to słodkie. Nie ma powodu, żeby coś z tym próbować robić. Chyba to jedno ulepszenie nie wystarczy. Wow, teraz wygląda jak prosto ze sklepu. Nóweczka, przynajmniej tak wygląda. Są bezużyteczne, bo odstępy między drutami są za duże. Jest tak tępy, że nie mógłbym nim przeciąć nawet masła. Powietrze jest gorące, ale wilgotne. To pranie szybko nie wyschnie. To raczej nic nie da. Czułbym się głupio ganiając tam i nazad z cudzymi gaciami w kieszeni. Przepraszam, ale wydaje mi się, że pani pranie już wyschło, a za dużo słońca może odbarwić rzeczy. Jakim cudem wyschło tak szybko? Lepiej pójdę i sprawdzę. Miałeś rację, młodzieńcze, dziękuję. Proszę bardzo. Ładną pogodę dziś mamy. Rzeczy same, drogi chłopcze. To pani córka? Jesteś bardzo miły, cukiereczku, tak mnie odmładzając. Ale oczywiście ta ślicznotka to moja wnuczka. O tak, naprawdę ślicznotka. Cóż, ja kiedyś taka byłam. Wciąż pani jest. To miło twojej strony. Mogę zapytać, co pani robi? Tak, możesz, cukiereczku. Co pani robi? Robię na drutach. Rozumiem. A co pani robi na drutach? Tym razem nie zapytałeś, czy możesz zapytać. Och, przepraszam. Mogę zapytać? Zapytać? O co? O to, co pani robi na drutach. Już mnie przed chwilą to pytałeś, czyż nie? Poddaję się. Wszystko w porządku? W rzeczy samej. Najpewniej do czyszczenia kurzu. Kawałek dobrej roboty, od razu czuć starych mistrzów. Tu chyba nie ma żadnego tajnego przejścia. Mogę pożyczyć tę miotełkę? Nie znamy się zbyt dobrze, a ja z reguły nie pożyczam rzeczy każdemu, kto o to poprosi. Czy ja nie wyglądam odpowiedzialnie? Odpowiedziałam wystarczająco jasno. Tu chyba nie ma żadnego tajnego przejścia. Co za brzydactwo. Tak wysoko to nikt nie podskoczy. Mam nadzieję, że nie pochodzą od jakiegoś adoratora. Lepiej je zostawię. Kobiety są lekko przewrażliwione na punkcie kwiatów. Jabłko wygląda prawie jak prawdziwe. Czy potrzebuje pani tego sztucznego jabłka? To zależy. Ten owoc ma swoją historię. Pamiętam, jak pewnego dnia moja siostra Maria robiła... Jak długa jest ta opowieść? Och, nie ma się gdzie spieszyć.
Mamy całe godziny na pogaduszki, prawda? Właśnie zdałem sobie sprawę, że nie potrzebuję tego jabłka. Dzięki. To jabłko... Nie ma opowieści, nie ma jabłka. Nie ma jabłka. Porażająca. Could she be the most beautiful girl in the world? Jest super. Chyba najwyższy czas się przedstawić. Jestem Marek. Anna. Moment, w którym ujrzałem te oczy, był najpiękniejszym w moim życiu. Nie licząc czasu, kiedy bawiłem się z Edytką doktora. Naprawdę nie wiem, jak się rozmawia z dziewczynami. Może ciasteczko? Raczej nie, dziękuję. Nie chcę utyć. Tam zaraz utyć. Nawet Obelix ma przyjaciół. A kto to Obelix? Nieważne. Po prostu mam tu ciastko, które znalazłem... Znalazłeś? Znalazłem w pewnym sklepie oczywiście. Długo szukałem. To nie jakiś wyrób czekoladopodobny, ale sama esencja słodkości. Luksus. Naturalne składniki. Bez konserwantów. No dobra, skoro nalegasz. Och tak, chyba powinnam dać ci coś w zamian. Och nie, nie musisz, naprawdę. Dobra, jak chcesz. Chociaż z drugiej strony... Wiedziałam, wy chłopcy zawsze czegoś chcecie. Nie możecie zrobić niczego za darmo. Kiedyś posprzątałem pokój? Cóż, zapomnijmy o tym. Oto mój prezent dla ciebie. To moja wstążka. Pomyśl o mnie czasami. Dzięki. Nigdy jej nie wypiorę. Jest super. Będzie mi przypominać o tej nioni. To jest, chciałem rzec, o istocie ludzkiej przeciwnej płci. Będzie mi przypominać o tej nioni. To jest, chciałem rzec, o istocie ludzkiej przeciwnej płci. Ciekawe, czy ma na imię Boguś. Cześć, facet. Heavy metal. Rozumiem. Dobry piesek. Musiała spaść wiele tysięcy lat temu. Ciekawe, czy komuś coś się stało? Tak, świetny pomysł. Weźmy sobie tę skałę i pospacerujmy. Jest. Blokuję drogę do jaskini. Może ktoś go tu zasadził, aby trzymać sekrety groty bezpiecznymi. Nie wyrwę go rękoma. Te ciernie są ostre jak szpilki. Miodzie. Najpierw muszę pozbyć się tego krzaka. Sierp jest za tępy. Chyba można mu zawierzyć. Sądząc po wieku kamienia, to jest chyba kość dinozaura. Jau! Naprawdę mam nadzieję, że to kość dinozaura. Podoba mi się, czemu nie? Nie zapytałem, czy mogę ją wziąć. To naprawdę niegrzecznie brać czyjąś własność bez pozwolenia. No i mogą mnie złapać oczywiście. I wsadzą mnie do więzienia i nikt już nie będzie mnie szanował. Naprawdę mogę zmarnować sobie życie. Bez pracy nie ma kołec. To raczej nic nie da.
Owce, zamilknijcie, oto nadchodzi ból. Wygląda na silną. Duża i dobrze zakonserwowana. To musiał być naprawdę duży zwierz. Będzie mi przypominać o tej nioni. To jest, chciałem rzec, o istocie ludzkiej przeciwnej płci. Są bezużyteczne, bo odstępy między drutami są za duże. Obwiązanie grabi wstążką zwęziło odstępy między zębami. Gotowe do pracy. Prawie tak duży jak kokos. Uwaga, wodo, oto nadchodzę. Te wodorosty wyglądają idealnie jak kwiatki, które dałem mamie na jej urodziny. Jeśli chcę dorwać tę kotwiczkę, to muszę mieć trochę więcej powietrza w płucach. Ta kotwiczka to był niezły haczyk. Nieduża, ale mogłaby zatopić łódź. Szybszy niż Indy. Wszystko widziałam. Ja tylko... Nie martw się. Mam nadzieję, że zabiłeś tą muchę. Wygląda tak prawdziwie, że prawie widać pestki w środku. Tutaj, Burek. Chyba zostaliśmy przyjaciółmi, co? Deko, tu ciemnawo. Nie widzę dokładnie, jest tu zbyt ciemno. Nie widzę dokładnie, jest tu zbyt ciemno. Nie widzę dokładnie, jest tu zbyt ciemno. Widzę, że jest tu... Pająk! Nie to, żebym stchórzył. Po prostu to mógł być zmutowany pająk i mógłby mnie ugryźć. I ja też zostałbym mutantem i nosiłbym takie śmieszne rękawice i w ogóle. I miałbym podwójne życie i musiałbym walczyć z Venomem i innymi i mógłbym zostać ranny i każdy robiłby na tym forsę oprócz mnie. Więc chyba sobie odpuszczę. Chyba wstrząsnąłem wszystkimi ścianami w pobliżu.
Deko tu ciemnawo. Zamknięcie klapy strząsnęło kurz ze ściany i odsłoniło włącznik. Puste, niestety. Rany, to miejsce przypomina bardziej salę tortur niż piwnicę. To powinien być szalik klubowy każdego pseudokibica. Jest za ciężki. Nie to, że jestem żaziak. Nie chcę mieć nic wspólnego z dentystami. Puste, niestety. Mrowie słoików i takich tam, nic rajcującego. Zobaczmy, co tu mamy. Marmolada truskawkowa, marmolada porzeczkowa, marmolada jagodowa, marmolada malinowa. Zabierzcie mnie stąd, albo zrobię z kogoś marmoladę. Mam nadzieję, że te ślady na nie to tylko ze starości. Tak, mógłbym ją wziąć. To cicha mała wioska, bez policji. Nikt nie usłyszałby ich krzyku. Ale nie mam hokejowej maski. Zawsze myślałem, że kopię się nogami, a tu proszę, wynaleźli łopatę. Rozleniwiona bestia. Nawet nie wiem, czy to żyje. Co to może być? Nie znam jego języka. Ta inskrypcja jest bardzo stara, ale wciąż mogę ją odczytać. Złoto oczekuje na końcu drogi. Wygląda na bardzo głęboki. Moja dłoń nie zmieści się w tą dziurę. Niezłe miejsce na randkę. Nic mi nie przychodzi na myśl. Miodowy balon. Nie zamierzam podchodzić do tych pszczół bliżej niż 5 metrów. Nie zamierzam podchodzić do tych pszczół bliżej niż 5 metrów. Jest zardzewiała i bez zamka. Wysokie. Mógłbym się na nie wspiąć, gdyby nie było tu tyle żywicy. Hej! Co? Co jest w tej butelce? Niczego nie udowodnisz. Coś gorącego, nie? Nie twój interes. Pijemy na służbie, co? Wydaje ci się, że prawie mnie złapałeś, nie? Zapomnij. Bum. O kurka! Huch, to tylko ty. To whisky. Miodzio. To raczej nic nie da. Na grzbiecie ma szyszkę. Hej, mały kolego, mam dla ciebie moralną propozycję. Duże, świeże i soczyste jabłko za tą starą szyszkę, co ci uciska plecy. Jak masz ochotę na wymianę, to stań tutaj i potrząśnij pyszczkiem.
Life is brutal. To jakiś rodzaj zdziczałego ziemniaka. O kurczę, ma kształt granatu. Prowokuje mnie. Drewno jest za twarde jak dla mnie. Kto wie, co za potwory mogą żyć w środku? Lepiej nie będę tam wsadzał rąk. Ktoś może mi je odgryźć. Sięga powyżej szczytu muru. Coś mnie połaskotało. To raczej nic nie da. Piła nie ma paliwa. Naklejka mówi, że ta whisky jest bardzo mocna. Whisky jest na tyle mocna, by zastąpić paliwo, ale ciekawe, czy piła to przeżyje. Trochę wierzga, ale działa. Odcięta od reszty świata. Fajny mundur. W łódce niczego więcej nie ma. Wiosło jest złamane. Raz jeszcze super klej się przydaje. Klej trzyma gałąź naprawdę mocno. Jest śliczny. Proszę wybaczyć moją śmiałość. Tak? Ale pomyślałem, że niewinny kwiat przekaże moją radość z okazji poznania pani. Mam nadzieję, że się spodobał. O kochanie, jestem wzruszony. To najmilsza rzecz, jaką ktokolwiek uczynił dla mnie od 10 lat. Dziękuję ci z całego serca. Proszę bardzo. Najpewniej do czyszczenia kurzu. Czy teraz mogłaby pani pożyczyć mi tę miotełkę? Ależ naturalnie. Nie widzę powodu, dla którego nie miałabym pomóc tak miłemu młodzieńcowi. Dziękuję pani bardzo. Jak sobie ją przymocuję tam, gdzie plecy tracą szlachetną nazwę, to mogę udawać kogucika. Zastanawiam się, czy nie zechciałabyś przyjąć, znaczy mam coś, co chciałbym ci dać, ponieważ myślę, że jesteś, no i
Hej, ja nie gryzę. Widzę, że chcesz powiedzieć mi coś miłego. Po prostu użyj najprostszych słów. Najprostszych słów? Tak, proste słowa czynią rzeczy prostymi. Ach tak, okej, proste słowa. Okej, uwaga. Ja lubić twoja i chcieć dać kwiat. Cóż, może jednak powinieneś wyrażać się bardziej skomplikowanie? Sorry, ja po prostu przyniosłem ci kwiatek. O. Podoba ci się? Jesteś czarujący. Reasumując fakty... Proste słowa, chłopcze, proste słowa. Ach tak, chciałem tylko dodać, że i ty jesteś czarująca. Chyba powinnam powiedzieć dziękuję. Nienawidzę się. Widzę w nim śliczną twarz niewieścią. Jest super. Wygląda jak jedna z tych hawajskich dziecinek, co to biznesmen musi mieć przyklejoną do uśmiechu. Trochę puszu i zostanę wodę. Z pomocą superkleju zrobiłem coś. Wciąż tu czegoś brakuje. Całkiem duża jak na igłę. Używam superkleju raz jeszcze. Teraz wszystko, czego potrzebuję, to cel. W środku jest mnóstwo sad. Jest cała pomazana sadą. Jest bardzo regularny, jak Śnieżka. O kurczę, ma kształt granatu. Sadza nadaje ziemniakowi całkiem nowy wygląd. Jedyna różnica między tym a granatem jest taka, że kartofle zwykle nie wybuchają. Miodowy balon. Dzięki, nie jestem głodny. Jest zardzewiała i bez zamka. Life is naprawdę brutal. Sir, mamy sygnały, że... Później, teraz jestem bardzo zajęty. Jak pan sobie życzy? Został pokryty czymś śliskim. Powierzchnia muru jest zbyt gładka, nie dam rady się wspiąć.
Alpinista, co? Uwaga, góry, oto nadchodzę. Lepiej spróbuję gdzie indziej, ta strona wygląda na silniej strzeżoną. Ej ty, popuść, co? Ups. Ser, jakiś łebek próbował dostać się do posiadłości. Nie przejmuj się, młodzi chłopcy zawsze są ciekawi. A moje domostwo musi działać im na wyobraźnię. Ale trzymaj na niego oko. Tak jest, ser. Coś mnie połaskotało. Kto wie, co za potwory mogą żyć w środku? Lepiej nie będę tam wsadzał rąk. Coś może mi je odgryźć. Uff. To raczej nic nie da. Przynajmniej odleciało. Mały krok dla człowieka, duży ból w głowie. Ser, ten chłopak znów próbował. Myślisz, że to poważne? Nie. On nie wygląda groźnie. Ale może powinniśmy... Nie. Po prostu rób dalej swoją robotę. Ale powiedz mi, jak się znowu pojawi. Teraz wracaj do pracy. Sto momentów później... Następne 100 momentów później. Przynajmniej znalazłem ropę i zostanę bogaty. Całe moje życie. Nie mów mi, że to znowu ten szczyl. Obawiam się, że tak. Strażnik mówi, że chłopiec jest zdesperowany. Zaczyna mnie denerwować. Za co ja wam płacę? Mam go... Jeszcze nie. Dajmy mu ostatnią szansę. Fajny mundur. Jest bardzo regularny, jak Śnieżka. To raczej nic nie da. Myszka uciekła. Ta inskrypcja jest bardzo stara, ale wciąż mogę ją odczytać.
Ta inskrypcja jest bardzo stara, ale wciąż mogę ją odczytać. Złoto oczekuje na końcu drogi. Chodź tutaj, mam coś specjalnego dla ciebie. Jest za szybka. Chodź tutaj, mam coś specjalnego dla ciebie. Myszka wpadła w pułapkę. Ojej! Czyste złoto. Symbol AU, numer atomowy 79, waga atomu 116,97. Co by pan powiedział, gdybym dał panu trochę złota? Powiedziałbym dziękuję. A wpuściłby mnie pan? No chyba. Musi pan być pewien. Okej, jestem pewien, wpuszczę cię. W porządku, jedziemy. A teraz proszę otworzyć drzwi. Nie ma szans, zmykaj. Hej, dałem panu złoto, pamięta pan? Jakie złoto? Jakie złoto? Nic nie wiem o żadnym złocie. Ty... Adios. Miał mnie pan wpuścić, ale nie w maliny. No tak, ale za to wpuszczam cię wolno. W dzisiejszych czasach nie można wierzyć nawet skorumpowanym strażnikom. Sir. Niech zgadnę. Chłopak. Bingo. Dlaczego ja muszę troszczyć się o wszystko? Nie możesz zrobić niczego samemu? Mam go zabić, czy tylko stłuc? Jesteś głupi. Istnieją lepsze sposoby. Zajmę się tym osobiście. A teraz wyjdź. Muszę się ubrać. Szczupły inaczej. Czy to pan jest Ciągwa? Jak się masz, mój przyjacielu? Moi ludzie twierdzą, że próbujesz wedrzeć się do mojej posiadłości. Dlaczego? Widzi pan, jestem tu... Znaczy, jestem tu na wakacjach, ale zrobiło mi się niedobrze od... wszystkich tych zieloności i po prostu chciałem liznąć trochę cywilizacji. Cóż, dobrze cię rozumiem, przyjacielu. Ja także sądzę, że naturalne środowisko dla nas, ludzi XX wieku, to telewizor i paczka snaków. Ale mówiąc o rzeczach zielonych, nie mogę zezwolić ci na wejście do mego domu, bo... ponieważ jest właśnie w remoncie. Ale jako człowiek majętny dam ci 100 dolców, abyś mógł sobie kupić coś, co pomoże ci tutaj przeżyć. Na przykład Walkmana. Co ty na to? Za kogo pan mnie ma? Nigdy tego nie wezmę. Nigdy. Nie podniecaj się tak. Pecunia non olet. Teraz muszę już iść. Nie bądź wstydkiem i podnieś banknot. Nikogo to nie wzburzy. Do widzenia, przyjacielu.
Nie mogę uwierzyć, że mnie tak potraktował. Przy okazji... Pekunia nie omlet? Jestem dumny z siebie, że go nie przyjąłem. Fajny mundur. Jestem żałosnym pajacem. To jakaś nota z banku. Dziwne, ale ktoś dopisał na niej nigdy Anna. Znalazłem dość interesującą notkę na pewnym banknocie. Wiesz może coś na ten temat? Pokaż mi banknot. Hej, co jest? Moja nieszczęśliwa. Dlaczego płaczesz? O, ja nieszczęśliwa. Nasz sąsiad, pan Ciągwa, dał mi wczoraj trochę pieniędzy. I powiedział, że jak dam mu buziaka, to da mi więcej. Ale przemyślałam to i oddałam mu całą kwotę z powrotem. To znaczy, że ta świnia próbowała cię kupić? Jestem taka nieszczęśliwa. O ludzie, mam tego dość. Krwi!